Według danych ONZ-u w tej wojnie zginęło około 6 tysięcy ludzi, a blisko 2 miliony osób musiało opuścić swoje domostwa. I gdy byłem kilka tygodni temu w Kijowie, kolega zwrócił mi uwagę, słuchaj, zobacz na te rejestracje. Ja mówię, jakie rejestracje? No zobacz, te rejestracje, które tutaj jeżdżą po Kijowie. No i faktycznie, raz, drugi, trzeci, zacząłem liczyć te rejestracje, jest ich bardzo dużo i co się okazuje, to są rejestracje samochodów z obwodu donieckiego. Te samochody, jest ich coraz więcej we Lwowie, coraz więcej w Kijowie, bo to pokazuje, jak wiele osób z tamtego regionu przyjeżdża do Kijowa, tak? Przyjeżdża w inne miejsca, gdzie jest spokój. I gdy wsłuchamy się tutaj na ulicach Warszawy, w język, jaki słyszymy, okazuje się, że coraz częściej jest to język ukraiński, bo nasi sąsiedzi z Ukrainy przyjeżdżają też do Polski. Do Polski studiować, pracować, ale też szukać lepszego miejsca do życia w sytuacji, kiedy na Ukrainie jest taki niepokój. Bardzo się cieszę, że obecny z nami jest Sasza Klimenko, który jest autorem tej fantastycznej wystawy. Warszawa jest trzecim miejscem, gdzie pokazujemy zdjęcia tej wystawy. Ukraina, wojna niezadeklarowana. Pierwszym miejscem był Olsztyn, nieprzypadkowo ze względu na to, że Olsztyn to miejsce, gdzie jest bardzo liczna diaspora ukraińska. Drugim takim miejscem był Lublin, gdzie też mamy dużo osób z Ukrainy, mamy dużo studentów. No i dzisiaj Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka, miejsce, które tętni młodymi ludźmi. To trzecie miejsce, w którym pokazujemy tę wystawę i to jest trzecie miejsce, które jest związane ze studentami. Dlaczego? Dlatego, że studenci to jest ta najbardziej żywotna część społeczeństwa, której się najbardziej chce, która może jest trochę naiwna, ale która ma wiele energii do tego, żeby zmieniać świat. Dlatego tę wystawę prezentujemy tutaj, bo chcemy zwrócić uwagę na to, że za naszą wschodnią granicą jest niebezpiecznie, ale to jest też taka wystawa ku przestrodze. Ku przestrodze, żeby zwracać uwagę na to, do czego może doprowadzić agresja, do czego może doprowadzić brak zgody na to, żeby jakiś kraj szedł swoją drogą. Bardzo się cieszę, że Sasza jest obecny z nami. Sasza wielokrotnie bywał na różnego rodzaju wojnach, na różnego rodzaju konfliktach, czy to była Afryka, czy to była Czeczenia, czy to były kraje byłej Jugosławii, ale nigdy nie myślał o tym, że będzie musiał fotografować wydarzenia związane z wojną w swoim własnym kraju, na Ukrainie. To, co mnie tutaj najbardziej zrobiło na mnie największe wrażenie, to jest takie jedno zdjęcie kobiety, to jest tam w tej drugiej części. Jest taka kobieta, która rozmawia przez łzy z żołnierzem i która ubolewa z tego powodu, że jej dom został zniszczony przez rakietę, przez bombę. Dla niej nie jest istotne to, że to jest, czy to jest rakieta ukraińska, czy to jest rakieta rosyjska wystrzelona przez tak zwanych separatystów. Dla niej ważne jest to, że jej dom został zniszczony. Jest wiele takich zdjęć, które możemy zobaczyć, jak wygląda ta wojna. Ta wojna, która cały czas się toczy. Bo codziennie giną tam żołnierze. Nie zawsze będę o tym mówił, bo oczywiście będę o tym mówił. A to się niestety dzieje. Tak jest codziennie na Ukrainie. Czy jest to Mariupol, czy jest to Ługańsk, czy jest to Donieck. Codziennie niestety giną tam żołnierze i tą wystawą chcemy zwrócić na to uwagę. Chcemy też zwrócić uwagę tą wystawą na to, że cały czas na Ukrainie potrzebna jest pomoc humanitarna. Temat ukraiński zniknął już z pierwszych stron gazet.